Będzie to miejsce spotkań czy organizacji zajęć dla dzieci i osób z niepełnosprawnościami. Stowarzyszenie Ja Jestem otworzyło swoją siedzibę przy ulicy Techników 12 w Wielczu-Laskowicach. Chcemy się po prostu spotykać, wymieniać doświadczeniami, wymieniać problemami, wspierać się wzajemnie, bo to jest bardzo ważne, my znamy swoje problemy, jeden drugiemu może zawsze coś ciekawego podpowiedzieć. Małymi krokami do wielkich sukcesów, także na razie Stowarzyszenie Ja Jestem jest w tym miejscu, bardzo ładnie sobie zagospodarowali to miejsce, jest nie do poznania. Widzę, że panie mają energię do tego, żeby tworzyć dużo i będzie się działo w Wielczu-Laskowicach. Okazało się, że osób z niepełnosprawnościami w gminie Wielczu-Laskowice jest całkiem sporo. Stowarzyszenie założono zaledwie 5 miesięcy temu, a jego początkom dał Biały Piknik. Nasz system działa na chwilę obecną tak, że osoby do 25 roku życia w zasadzie mają co robić. Są szkoły, są ośrodki rewitalizacyjne, a później nie ma nic. My chcemy takie osoby wyciągać z domu. Chcemy też te dzieci wspierać, ponieważ one bardzo często są zamknięte w przedszkolu, później są jakieś inne gdzieś tam dodatkowe zajęcia terapeutyczne, bardzo ważne dla tych dzieci, ale tu też będą mieli takie swoje miejsce, gdzieś mogą przyjść, trochę połobuzować, ale też i bardzo fajnie spędzić czas, przede wszystkim otworzyć się na inne osoby. Nowy lokal zaproponował burmistrz Bogdan Szczęśniak. Stowarzyszenie swoją siedzibę 2 tygodnie na kwartał będzie dzieliło z Bankiem Żywności. Dzięki temu ponosić będą wyłącznie koszta mediów. Pomieszczenie jest bardzo ładnie przygotowane, odnowione i w zasadzie było zajęte przez 2 tygodnie na 12 tygodni w kwartale. I uznaliśmy tutaj z panią kierownik, że po prostu opieka społeczna wydzierżawi stowarzyszeniu ten obiekt na czas, kiedy posiłki będą, żywność będzie wydawana, stowarzyszenie, że tak powiem, wygasza na moment swoją działalność i po zakończeniu wydawania żywności stowarzyszenie wraca do swojej działalności statutowej. Czasami już się ma naprawdę dość, nie wie się dokąd dalej iść, dobrze jest tu przyjść do nas, porozmawiać. Nabrać trochę pozytywnego. Naprawdę nie jest tak nigdy źle, jak nam się wydaje. Ja Jestem to organizacja o wielkich aspiracjach. Rodzice i osoby z niepełnosprawnościami mogą już zapisywać się do stowarzyszenia, gdzie otrzymają wsparcie. To nowy początek projektu pełnego dobra. Myślę, że słońce będzie.